Aneta Kober, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dziś gościmy w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów na terenie dzielnicy Bemowo, a ze mną jest w tej chwili dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bemowo, pani Izabela Zwierz. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, dzisiaj porozmawiamy o pomocy, jaką Państwo świadczycie dla osób starszych, osób samotnych właśnie, którzy mieszkają na terenie dzielnicy Bemowo. Proszę powiedzieć właśnie, jak wygląda ta sytuacja, bo w ostatnim czasie, czyli w lipcu, otworzyliście Państwo taką przestrzeń tutaj dla seniorów, w której się w obecnej chwili znajdujemy. Do kogo ona jest skierowana? Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa w nowym ośrodku wsparcia dla seniorów przy ulicy Lazurowej 14. To jest rzeczywiście nowa placówka na terenie naszej dzielnicy, skierowana do seniorów, do osób samotnych i osamotnionych w rodzinie, do takich osób w pierwszej kolejności. Jest tutaj miejsce dla 40 osób, które w ciągu dnia od godziny 8 do 16 będą mogły tutaj przebywać i korzystać z oferty tej placówki. Zaraz powiem, co tutaj się będzie działo. No, przede wszystkim ta placówka zapewnia pełne wyżywienie, śniadanie, drugie śniadanie i obiad dla seniorów, którzy tu będą przebywać. Będzie tutaj też zatrudniony lekarz, rehabilitant, psycholog, terapeuci zajęciowi i będziemy Państwu świadczyć taką bardzo specjalistyczną, profesjonalną pomoc i wsparcie, ale też aktywizację i będziemy pracować na to, żebyście Państwo czuli się tutaj dobrze, czuli się jak w domu, czuli się w grupie, żebyście mogli wyjść ze swoich czterech ścian, nie byli samotni. Będziemy robić wszystko, żeby to było fajne, dobre miejsce dla seniorów bemowskich. Pani dyrektor, podkreślmy tutaj, jak będzie działać ta placówka, jeśli chodzi o godziny. W jakich godzinach i też kolejna rzecz, czy jest to miejsce bezpłatne, czy płatne? Jak tutaj sytuacja wygląda? Jest to ośrodek, który będzie funkcjonował od godziny 8 do godziny 16. Prawdopodobnie będziemy czynni troszeczkę wcześniej, więc można będzie tutaj przyjść wcześniej, bo czasami ktoś z rodziny będzie mógł Państwa przywieźć do tej placówki. Więc na pewno już w pół do ósmej będzie można tutaj przebywać od pół do ósmej. Jest to placówka odpłatna. Miasto Stołeczne Warszawa uchwałą Rady Warszawy określiło taką odpłatność dla tego typu placówek. Jest taka tabela odpłatności, która w zależności od Państwa dochodu określa tą odpłatność. Natomiast pełny, taki stuprocentowy, najwyższy koszt to jest koszt około 400-500 zł. To jest koszt od wyżywienia. Od kosztów wyżywienia liczona jest odpłatność. Czyli właśnie tylko koszty wyżywienia tak wchodzą w tę odpłatność. Tak, a cała oferta właśnie, tak jak powiedziałam, taka aktywizacyjna, psychologiczna, rehabilitacyjna jest nieodpłatna. Pani dyrektor, to proszę powiedzieć, w jaki sposób można się zgłosić, jeśli ktoś byłby zainteresowany tą ofertą i jak Państwo będziecie te osoby typować tutaj do tego środka? Zgłosić się można pod numerem telefonu 487-0304 lub 487-0302 i to jest numer telefonu tutaj do tej placówki, do pracowników, którzy tutaj będą zatrudnieni, właściwie już są zatrudnieni i kwalifikacja polega na takiej wstępnej rozmowie z pracownikami, którzy przeprowadzają taką rozmowę rekrutacyjną z Państwem, opowiadają o tym, jaka tutaj jest oferta. Państwo macie trochę czasu na to, żeby się zastanowić i zdecydować ewentualnie na udział w zajęciach w tej placówce. Później, jeżeli taka kwalifikacja nastąpi, do Państwa, do domu przychodzi pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, przeprowadza wywiad pod kątem Państwa dochodów, Państwa stanu zdrowia. Mamy takie zaświadczenie, które będzie wypisywał lekarz kwalifikujący Państwa do tej placówki. No i właściwie tyle. Wydawana jest decyzja administracyjna kierująca do takiego ośrodka wsparcia dla seniorów. Pani dyrektor, przypomnijmy jeszcze, od kiedy ta placówka będzie funkcjonowała. Jaki jest termin rozpoczęcia tej działalności? Kiedy na przykład osoby, które w obecnej chwili złożą takie wnioski albo złożą taką chęć, będą miały tą decyzję już przez Państwa ustaloną? Placówka będzie funkcjonowała od września, prawdopodobnie od jakiegoś 10 września, więc wtedy już zaczniemy pełne funkcjonowanie i jeżeli Państwo w tej chwili się zgłosicie do nas, no to w przeciągu 2 tygodni przyjdzie do Was do domu pracownik socjalny po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym i przeprowadzi ten wywiad.
powiedzmy do końca miesiąca będzie wydana decyzja administracyjna. Rozumiem. A jeszcze podkreślmy, bo rozmawiałyśmy wcześniej, że jeśli chodzi o Bemowo, to nie było takiego miejsca tutaj na terenie tej dzielnicy. Pani dyrektor już wcześniej też zaznaczyła, że jeśli chodzi o pomysł, to pojawił się już wcześniej, że państwo chcieliście... Pomysł na stworzenie takiego miejsca to mamy już od 2017 roku. Długo bardzo trwała ta procedura starania się o lokal, o to, żeby to miejsce się znalazło. Jesteśmy też dzielnicą, w której nie ma takiego komunalnego zasobu, więc to był duży problem, żeby lokal o odpowiednim metrażu znaleźć na taką placówkę. My tutaj mamy 500 metrów kwadratowych dla państwa, więc rzeczywiście ta procedura taka szukania tego miejsca, procedura wydawania decyzji dotyczącej robót budowlanych była dosyć długa, ale już to miejsce jest. Jest, pani dyrektor, jak widzimy, będziemy składa się z dużej przestrzeni. Tak, państwu proszę pokazać. Proszę powiedzieć właśnie, z jakich przestrzeni się składa to miejsce, co wchodzi w jego skład. Mamy tak, przede wszystkim dużą bardzo salę, taką salę świetlicową, w której się będzie działa większość różnych działań i aktywności dla państwa. Stołówkę, salę rehabilitacyjną, bo będziemy, tak jak już mówiłam, zatrudniali rehabilitanta. Sala rehabilitacyjna jest już wyposażona. Za chwilę to pokażemy państwu. Mamy gabinety takie psychologiczne, salę rozmów, salę relaksacji z fotelami, z kanapą, gdzie można będzie odpocząć, troszeczkę się zrelaksować podczas zajęć. Sale też takich zajęć terapeutycznych, maszyny do szycia, różne przybory i przyrządy do różnych zajęć terapeutycznych. Czyli mnóstwo różnych propozycji, można powiedzieć, jeśli chodzi o przestrzeń, tak, i jeśli chodzi o działalność. Jeszcze zapomniałam też taką kawiarenkę komputerową, internetową. Będziemy tutaj uczyć państwa nowych technologii, korzystania z takiego sprzętu, więc też będzie można taką wiedzę posiąść w naszym domu. Pani dyrektor, jak widać, szereg różnorodnych propozycji i przestrzeni. Natomiast ja jeszcze chciałabym przejść teraz do takiej pomocy, którą państwo oferujecie na co dzień, jeśli chodzi o placówkę, o ośrodek pomocy społecznej dla osób starszych, samotnych, dla osób w potrzebie. Mhm. Proszę powiedzieć, z jakiego rodzaju pomocy mogą takie osoby skorzystać? W jaki sposób się do państwa zgłosić? Bo czasy są niestety, jakie są. Inflacja jest bardzo wysoka. Niektórzy zastanawiają się właśnie, jak wiązać koniec z końcem, ponieważ nie starcza im na te takie bieżące potrzeby. W jaki sposób państwo możecie pomóc takim osobom? To taka nasza standardowa pomoc to są zasiłki z pomocy społecznej i rzeczywiście w tych czasach, kiedy wszystko drożeje, wszystko jest coraz droższe, drożeją też koszty utrzymania, mieszkania, energia elektryczna, duża grupa osób korzysta u nas z pomocy finansowej. Taka pomoc jest przyznawana na podstawie wywiadu takiego środowiskowego, o którym mówiłam wcześniej, czyli do państwa mieszkania przychodzi pracownik socjalny, bada sytuację finansową państwa. No jeśli mówimy o seniorach, no to wtedy warto przygotować decyzję przyznającą emeryturę, czy ostatni odcinek emerytury, bo taką informację musimy posiadać, jakie państwo macie dochody. I na podstawie waszej sytuacji finansowej przyznawana jest pomoc na konkretne cele, czyli właśnie na dopłatę do energii elektrycznej, na pomoc żywnościową. Są też takie mieszkania u nas na Bemowie, gdzie państwo palicie jeszcze węglem, więc na dopłatę do tego ogrzewania, więc można u nas zgłosić taką formę pomocy pod numerem telefonu 487 1300. I tutaj mówimy o ośrodku pomocy społecznej już przy ulicy Rozłogi, nie o tym miejscu, na którym teraz jesteśmy. Więc w razie czego można tam się zgłosić, można skontaktować się telefonicznie pod tym numerem telefonu, o którym powiedziałam. Pani dyrektor, wiele osób też mam wrażenie, że boi się trochę zgłaszać po tę pomoc, wstydzą się na przykład. Co w takiej sytuacji zrobić, jak ich zachęcić, bądź też co powinny zrobić osoby z ich otoczenia? W jaki sposób zgłosić takie osoby? Zgłosić taką pomoc może każdy. Sąsiad, administrator budynku, rodzina. Można oczywiście osobiście, można przyjść, można telefonicznie, można napisać podanie. My zawsze na to reagujemy. Nie ma się czego wstydzić. To są normalne rzeczy. U nas korzysta z pomocy w naszej dzielnicy
blisko 3000 osób, więc to nie jest tak, że korzystają osoby sporadycznie czy nieliczne. Jesteśmy w takich czasach, w których rzeczywiście bardzo trudno się żyje, więc drodzy Państwo, no zanim wejdziecie w taką sytuację, że będziecie mieli jakieś problemy ze spłaceniem swoich rachunków, zanim będzie dług jakiś rósł na Waszych kontach, warto od razu zareagować i się zgłosić. Nasi pracownicy są bardzo empatyczni, wrażliwi na potrzeby ludzi i mam nadzieję, że nikt z Państwa nie będzie się czuł źle, korzystając z takiej pomocy. Takie sygnały oczywiście od mieszkańców trafiały do naszej redakcji, że Państwo reagujecie na te wszystkie potrzeby, za co również dziękujemy w ich imieniu. Pani dyrektor, natomiast ja jeszcze chcę się dopytać o taką pomoc, którą Państwo oferujecie dla osób starszych, które na przykład są schorowane, nie mogą wyjść z domów. W jaki sposób tutaj sytuacja wygląda? Jak się zgłosić po taką pomoc? Jak wygląda działanie ze strony wolontariusza w takich przypadkach? To może być pomoc wolontaryjna, ale też pomoc profesjonalna, bo świadczymy też taką bardzo rozbudowaną formę pomocy, jaką są usługi opiekuńcze. I one są w takich dwóch, bym powiedziała, grupach. Usługi gospodarcze, tak to nazywamy roboczo, czyli dla osób, które no, nie radzą sobie z takimi podstawowymi czynnościami domowymi, typu zakupy, sprzątanie, pranie czy prasowanie. Osoby starsze, które są już schorowane i taką pomoc świadczą specjalne opiekunki, które zatrudnia firma zewnętrzna, ale my wydajemy decyzje administracyjne, my kierujemy, ustalamy, jaki to jest zakres tej pomocy, więc taką prośbę o taką pomoc również kierujecie Państwo do nas. Czy to jest płatne, czy bezpłatne? To też jest odpłatne. Koszt jednej godziny takich usług to jest ponad 17 zł. Natomiast w zależności od dochodu, jakie Państwo posiadacie, taka pomoc może być zmniejszona, taka forma odpłatności może być zmniejszona, ograniczona, możecie być Państwo zwolnieni, albo po prostu, jeżeli dochody Wasze są niższe, to będzie to jakiś procent od tej kwoty 17 zł. Więc też warto się zgłosić do ośrodka pod ten numer, o którym mówiłam, czyli 487 1300 i wtedy pracownik również przychodzi do domu i ustala ten zakres wsparcia. Też jest drugi rodzaj takich usług, czyli usługi specjalistyczne i wtedy przychodzi do Państwa już albo wykwalifikowana pielęgniarka, albo ktoś, kto ma liczne kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i to jest dla osób, które są leżące i które potrzebują takiego bardziej specjalistycznego wsparcia w zakresie pielęgnacji, czy umycia w łóżku, czy podania leków specjalistycznych. Więc to już wtedy jest bardziej specjalistyczna forma usług opiekuńczych. Pani dyrektor, w czasie COVID-u Państwo świadczyliście, w zasadzie cały czas mamy taką sytuację, natomiast teraz już jest trochę mniej przypadków, inaczej to wygląda. Właśnie chciałabym zapytać, jak teraz, na chwilę obecną wygląda sytuacja, bo Państwo wcześniej udzielaliście takiej pomocy osobom starszym, samotnym w postaci zrobienia zakupów, wykupienia leków. Jak to wygląda w chwili obecnej? Zawsze taką pomoc świadczymy. Jeżeli Państwo się do nas zgłosicie, jeżeli albo ktoś w Waszym imieniu zgłosi taką potrzebę, to takiej pomocy udzielamy. W tym okresie tych pierwszych fal pandemii my otrzymywaliśmy informacje od sanepidu na temat osób, które są objęte kwarantanną albo są chore, czyli objęte izolacją i zawsze się do takich osób zgłaszaliśmy i pytaliśmy, czy potrzebują wsparcia. W tej chwili na szczęście może jeszcze ta fala kolejna nie jest tak rozbudowana i w tej chwili jeszcze nie jest to uruchomione, ten kolejny cykl takich informowania nas o tym, więc my teraz nie otrzymujemy tych informacji, ale jeżeli ktokolwiek zgłasza taką potrzebę, to momentalnie reagujemy. Chciałam tutaj powiedzieć o takim też programie rządowym Korpus Wsparcia Seniorów, gdzie właśnie osoby starsze mogą do nas się zgłosić i zawsze wtedy przydzielamy wolontariusza do takich bieżących form wspierania, czyli no nie wiem, nawet towarzyszenie, tak, w pójściu do lekarza, czy wyniesienie śmieci, czy pomoc w nie wiem, pójściu do kościoła, czy na cmentarz. Zawsze taka forma pomocy u nas jest realizowana i możecie Państwo o to wystąpić. I to nie jest płatne? Nie, to jest nieodpłatna forma pomocy.
Tutaj mamy jakąś grupę seniorów, wolontariuszy, którzy czekają na Państwa i są gotowi do tego, żeby udzielać takiej pomocy. Pani dyrektor, a jak ta pomoc ze strony wolontariusza wygląda właśnie, żeby też tutaj uczulić mieszkańców, że są to osoby, które no, posiadają pewnego rodzaju doświadczenie i są przez Państwa też wytypowane? To są osoby, które przechodzą u nas taką, bym powiedziała, mocną kwalifikację, czyli przeprowadzamy z takimi osobami kilka rozmów, podpisują porozumienia, mają nasze identyfikatory, więc to są osoby sprawdzone, zweryfikowane, czasami z doświadczeniem w takim pomaganiu również, więc zawsze Państwo macie u nas takie wsparcie i kontaktujecie się też z naszym koordynatorem wolontariatu. Wiecie, koordynator do Państwa odzwania, mówi, kto do Państwa przyjdzie, zapowiada takiego wolontariusza z imienia, z nazwiska. Wolontariusz przychodzi właśnie z identyfikatorem z Ośrodka Pomocy Społecznej, więc nie będą to przypadkowe osoby. I w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, czy po prostu takiego niedogadania się z takim wolontariuszem, zawsze możecie to Państwo zgłosić naszemu koordynatorowi, wtedy przyjdzie inna osoba, jeśli ta, która przyszła z jakiegoś powodu, nie odpowiada Państwu, nie umiecie się zgrać w takiej współpracy. Pani dyrektor, jeszcze teraz przejdę do kolejnej pomocy, jaką Państwo oferujecie, bo jest to pomoc psychologiczna. I takie wsparcie na terenie tutaj, jeśli chodzi o ośrodek, to również właśnie w miejscu ośrodka, ale tak samo można do Państwa zadzwonić. Proszę powiedzieć, jak wygląda tutaj tego rodzaju działanie ze strony osoby, która właśnie będzie się kontaktować, bądź też będzie na miejscu się spotykać z osobą potrzebującą. Taką osobą do kontaktu z Państwem jest zawsze pracownik socjalny. My zatrudniamy 35 pracowników socjalnych, którzy mają swoje rejony, tereny, w zależności od miejsca zamieszkania i bardzo dobrze, tak jak jest dzielnicowy z ramienia policji, to z ramienia ośrodka pomocy w konkretną ulicę ma przydzielony pracownik socjalny i on jest taką osobą, która koordynuje wszelkie wsparcie dla danej osoby, więc fajnie, kiedy pod ten numer telefonu Państwo zadzwonicie, powiecie, przy jakiej ulicy mieszkacie, to na pewno taka rozmowa zostanie połączona z pracownikiem socjalnym, który obsługuje Państwa rejon, Państwa ulicę. I w zależności od tego, jaką prośbę o pomoc Państwo zgłosicie, to pracownik ją dla Państwa zorganizuje. Jeżeli będzie to pomoc i potrzeba wsparcia psychologicznego właśnie, to pracownik przyjdzie do Państwa na pierwszą wizytę z pracownikiem, z psychologiem i wtedy takie wsparcie zostanie dla Państwa uruchomione. Ośrodek zatrudnia 12 psychologów, czyli mamy specjalistów, którzy się specjalizują w pracy z różnymi grupami odbiorców, również z seniorami, którzy pracują różnymi metodami psychologicznymi, więc możecie Państwo o taką pomoc wystąpić i mam nadzieję, że dobierzemy takiego specjalistę, który będzie umiał się z Państwem porozumieć i będziecie Państwo zadowoleni z tej pomocy. Pani dyrektor, na koniec powróćmy jeszcze do tej placówki, w której obecnie się znajdujemy, do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, bowiem Pani powiedziała również o tym, że będzie świadczona taka, można powiedzieć, działalność kulturalna i rozrywkowa dla seniorów. Proszę powiedzieć, w jakich godzinach, kto będzie mógł się zgłosić i jakiego rodzaju działania będą się tu odbywały? Bo w tej pierwszej części rozmowy mówiłyśmy o tym, że tutaj będzie uruchomione takie wsparcie dla seniorów w tych godzinach 8-16, czyli tak. To jest taki pobyt całodzienny, my tak to trochę nazywamy w takim skrócie. Natomiast oprócz tego do godzin wieczornych, do godziny 19, po zamknięciu tej placówki, tego dziennego pobytu, będą tu funkcjonowały takie zajęcia, o których Pani powiedziała, aktywizacyjne, kulturalne, rozrywkowe, takie edukacyjne. Będą tu funkcjonowały dwa kluby seniora. I w tej pierwszej placówce wydajemy decyzję administracyjną, to jest takie wsparcie bardziej systemowe i planowe, o tyle w tych klubach seniora to będzie takie wsparcie bardziej spontaniczne, czyli można się zapisać do takiego klubu, przychodzić wtedy, kiedy no, ma się ochotę, tak, ma się potrzebę. To jest placówka otwarta dla seniorów. Będzie to miejsce dla 120 seniorów. Będzie po pierwsze wtorek, czwartek, pierwszy klub seniora, klub, który się nazywa i funkcjonuje już od dawna przy Ośrodku Pomocy Sami Swoi, z ulicy Rozłogi będzie przeniesiony tutaj. W środę i piątek drugi klub seniora.
nowy, który będziemy tworzyć. W tych klubach seniora planujemy zrekrutować po 60 osób, czyli w sumie to 120 osób popołudniami będzie tutaj miało swoje miejsce. Pani dyrektor, jak wyrazić akces, jeśli ktoś w tej chwili będzie oglądał? W jaki sposób może się do Państwa zgłosić? Oczywiście pod te numery telefonów 487-0304. 487-0302 można się do takiego miejsca zapisać. Nie powiedziałam jeszcze, że w poniedziałek będzie Akademia Seniora z Pasją, gdzie to będzie miejsce otwarte dla różnych aktywności, którzy po pierwsze będą je zgłaszać seniorzy, albo będziemy my również proponować. No, zamierzamy tutaj uruchomić chór, teatr, brycz, zajęcia malarskie, no, w zależności od tego, czym Państwo będziecie zainteresowani. Pani dyrektor, ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za dzisiejszą możliwość wizyty w tym nowo otwartym miejscu. Bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że za chwilę Państwo jeszcze się z nami nie rozłączycie i zobaczycie, jak to miejsce wygląda, bo jesteśmy dumni z tego, że takie miejsce powstało. Jest to bardzo klimatyczne i bardzo sympatyczne, jak tutaj rozmawiałyśmy przed chwilą, miejsce. Także myślę, że to będzie bardzo zachęcające, jak Państwo obejrzycie, jak ta placówka wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, ja dziękuję za uwagę i przypomnę jeszcze tylko, że jeśli chodzi o miejsce, w którym się obecnie znajdujemy. Jest to ulica Lazurowa 14. Tutaj został uruchomiony ośrodek wsparcia dla seniorów. Natomiast na terenie osiedla Górczewska również działa klub seniora, o którym przypominamy. Jest to klub przy ulicy Karabeli. W tej chwili trwa przerwa wakacyjna, ale już od września również w tamtym miejscu będziecie Państwo mogli korzystać z różnego rodzaju zajęć. Tam też się pojawimy. Serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania naszych kolejnych programów.